17 otwarcie wystawy w naszym domu zwierzynieckim. Zapraszam wszystkich radnych. Naprawdę warto, żebyśmy uczestniczyli. Mamy jedyne takie muzeum w dzielnicy aktywne i jeszcze poświęcona wystawa Zygmuntowi Nowakowskiemu. Również jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy, jest zaproszenie na... To jest 18. rocznica poświęcenia symbolicznej mogiły pomnika ofiar komunizmu i 73. rocznicy zbrodni katyńskiej, to jest 9 kwietnia o 13.13 na cmentarzu rakowickim i tak dalej. To zaproszenie tu jest, każdy z Państwa radnych może się udać. Otrzymaliśmy piękne życzenia z okazji świąt od pani dyrektor Niedziałkowskiej, dyrektor Zikitu. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przypomnieć o takich rzeczach. Ja. 9 kwietnia spotkanie w Klubie Kultury Wola, przypominam, o godzinie 19 w sprawie projektu przebudowy ulicy Królowej. Szanowni Państwo, wstajcie jeszcze 5 minut. 5 minut. Mogę prosić o powtórzenie tej informacji? 9 kwietnia, godzina 19, Klub Kultury Wola. Konsultacje z mieszkańcami projektu przebudowy Królowej Jadwigi oraz projektantami. 11 kwietnia, godzina 19, Szkoła 48, spotkanie na Bielanach z mieszkańcami. 17 kwietnia, godzina 19, spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 32. 18 kwietnia, 17 kwietnia, godzina 19.30-32. 18 kwietnia, spotkanie z mieszkańcami w Szkole 31. Wyrażam wielkie ubolewanie, że radni Punkcia Styżnieckiego nie wypromowali dla mieszkańców dyżuru Urzędu Skarbowego wczoraj tu w dzielnicy, powiem szczerze, kompromitacja. To tyle bez żadnej urazy do radnych. Każdy pracuje na rzecz swoich mieszkańców. Ja to znam. Szanowni Państwo, żeby jeszcze przejść szybciutko, tak parę dosłownie rzeczy. Pytanie jest, czy ja mam prośbę, panie przewodniczący, niech pan powtórzy jeszcze kiedy te spotkania są. Przeleciał pan tak szybko, że ja nawet... Bo nie słuchali mnie, dlatego szedłem, czy ja się starałem coś powiedzieć, ale nawet nie zdążyłem. Szanowni Państwo, obiecuję wysłać wam to jeszcze mail. Gdzieś pan to nadawał. Natomiast zaczepiali mnie żydakajcy, że jest za wcześnie. Będę wnioskował o drugi dyżur w kwietniu. Tak, na pewno się tak zjawią. Szanowni Państwo, w imieniu redakcji Kuriera chciałem powiedzieć, że do 15 kwietnia przyjmujemy teksty do następnego, czyli drugiego tegorocznego numeru. Redakcja Kuriera Zbliżającego będzie 17 kwietnia o godzinie 17. I ostrzegam tylko radnych i przewodniczących komisji, którzy by chcieli ewentualnie coś do kuriera dawać. W tym roku będziemy bardziej rygorystycznie pilnowali, jeśli chodzi o terminy, dlatego że drukarnia, wygrywając przetarg, ma zapowiedziane, że każdorazowe opóźnienie druku będą karani jakoś tam zgodnie z umową, nie wiem w jaki sposób. Niemniej jednak to obliguje nas też do trzymania terminu. Proszę Państwa, jeszcze takie rzeczy, a mianowicie 3 kwietnia o godzinie 18 dla wszystkich zainteresowanych pracą przy budżecie partycypacyjnym spotkanie z przedstawicielami fundacji, która to będzie organizować nasze. Tak, jeżeli będziemy wybrani w naszej dzielnicy, ale to spotkanie już to. Przepraszam, czy jest szansa, że to będzie jako... Nie ma szans. Ja mówiłem 3 kwietnia, to ja nie wiem, co robię. O 18. Okej, to jest od pana? Tak, mój beton daj pan. Zacznę pan. Tak. Dlatego nie we wtorek, bo we wtorek tutaj jest dyżur, na którym mieszkańcy mają prawo wyglądać projekt królowej Jadwigi. Ciężko mi to połączyć.
W zasadzie chyba wszystkie komunikaty są za mną, poza tym, że pozwalam sobie jako pierwszy złożyć Państwu zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Myślę, że zachęcam Was po reszcie komunikatów zgłoszonych przez Państwa do pozostania 15-20 minut w miłej atmosferze podyskutowania właśnie o świętach. Czy ktoś z Państwa chce się komunikować? Marcin Marek mówi, proszę. Znaczy, ja mam taką prośbę do osób, które są zainteresowane. Chciałbym przygotować do studiera taki tekst historyczny dotyczący rocznicy pacyfikacji Woli Justowskiej, bo mamy w tym roku okrągłą rocznicę, więc osoby, które mają kontakt z osobami, które pamiętają lub mogą być jakimiś świadkami historii, to prosiłbym o kontakt ze mną. Żeby trafił do kuriera, on będzie w takiej formule, jak ten tekst od Dominiku, więc... Dobrze byłoby, żeby to było w takim kurierze, że oprócz tekstu na pewno znalazł się zaproszenie na obchody i prawda, tym będzie. Chciałbym go objąć przez na pewno do kuriera do dokumentacji Wikipedii, ale chciałbym, jeżeli ktoś jeszcze żyje, to być świadkiem tych wydarzeń, nawet jako dziecko, no pewnie tylko jako dziecko. Prosiłbym o kontakt, a jeszcze będzie prosił o interesy, a jeszcze proszę o wysłuchanie tego, co mówią trzy osoby, dlatego że my nagrywamy i potem musimy z tego zrobić protokół. Jak Państwo wszyscy rozmawiacie, to ciężko się dosłuchać. Marek. Ale tego kwietnia o 16 komisji rewizyjna. Jak słyszeli? Tak. Aby usłyszałeś? Dobrze. Tak, tak. Łukasz. Również zaproszenie na posiedzenie komisji oraz Zespołu Bezpiecznych Kraków. Czwarty kwietnia, godzina 17:30. Przypominam, bo zmieniliśmy ten termin wyjątkowo na tydzień wcześniej. Krzysiu Paciak. Tego posiedzenia komisji dostosowujemy do Komisji Bezpieczeństwa, dlatego że trzy osoby są jednocześnie członkami obydwu komisji, więc to jest racjonalne. Jeszcze dwie sprawy odnośnie tego godzina 19, tak jak zawsze, czyli po Komisji Bezpieczeństwa. Jeszcze co do tego projektu uchwały, mam nadzieję, że sprawę mówimy na Komisji Infrastruktury i ewentualnie ten poprawiony projekt z komisji wyjdzie. No może tutaj jest trochę słuszna krytyka, że w trybie także nie powinno się takich projektów złapać, więc czy nie są krytykę z pokorą. Trzecia sprawa to zespół, wysłałem Państwu maila odnośnie propozycji powołania zespołu, który by przeanalizował zmiany statutu dzielnic, które się pewnie w najbliższym czasie pojawią, jak sprawa będzie procedowana na Radzie Miasta. Wcześniej może warto by spróbować wypracować jakieś propozycje dotyczące zmiany statutu. Najlepsze osoby się zgłosiły, gdyby ktoś wtedy był zainteresowany, to bym prosił o zgłaszanie tego. Ja mała dygresja do wszystkich przewodniczących, którzy zmienili termin komisji. Proszę na stronę internetową ogłoszenia o zmianie terminów komisji i przewodniczący mają tego dopilnować, zobligować. Oprócz tego, że zostało to zapowiedziane. Proszę Paweł. Ja mam takie pytanie i do Krzysztofa i pewnie do Andrzeja. Czy w sprawie tego statutu dzielnic, czy nie będzie takiej samej procedury, że najpierw Rada Miasta wypracowuje jakąś propozycję i my dostajemy ją do opiniowania? Tak, będzie taka sama procedura, tylko ja myślałem, że może warto by spróbować wypracować jakieś propozycje na wcześniejszym etapie. Mamy jakieś przemyślenia do tego, jak funkcjonują dzielnice, bo myślę, że parę osób też ma jakieś refleksje. Można by takie, nie mówię uchwałą, tylko na przykład jakimś pismem wysłać do Komisji Reformy Ustroju Samorządowego i niech to przeanalizują, bo wydaje mi się, że warto by przede wszystkim propozycje poprowadziła praktykowanie z takimi praktykami, żeby widać, jak funkcjonują dzielnice. Nie, bo ja nawet stąd moje pytanie, bo wydaje mi się, że jeżeli coś Rada Miasta przygotuje i my wtedy też możemy wykonać. Ja dodam do tego, że jakby trochę błędów już żeśmy podczas te dwa lata zauważyli braku konsekwencji w regulaminie dzielnic. Tu jedno pamiętajcie, że znika regulamin dzielnic, wszystko będzie zawarte w statucie. Nie jest powiedziane, że wszystkie dzielnice muszą mieć takie same statuty. My możemy zasugerować coś, co dotyczy szczególnie naszych dzieci, być może warto zawrzeć w tym statucie. Łukasz, ty chciałeś to, że chciał zabrać głos, a więc Andrzej. Będę jak na pytanie, która najprawdopodobniej taka będzie, to znaczy, że najpierw
opracowany projekt statutu, a potem będzie, że tak powiem, dawany do konsultacji, odpowiadając na wątpliwości pana przewodniczącego, na pewno każda dzielnica będzie miała inny status, bo jeden status dla wszystkich dzielnic jest zgodny z ustawą. I kiedy się prace zaczną? Najprawdopodobniej na jesieni, wtedy jak się skończą całkowite prace nad zmianą statutu miasta, a jeszcze są, zdaje się, dwie części opiniowania prezesa Rady Ministrów i dopiero jak zakończą się prace nad statutem Rady Miasta, nad statutem miasta, to wtedy będą rozpoczynały się prace nad statutem miasta. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Marek? Chodzi o to, że jest czwartego Komisja Bezpieczeństwa i Sportu. Chciałbym zmienić się właśnie Komisję Bezpieczeństwa i Sportu. 16:30. Czy może znaczy 30? Jest komisja z tego, no i co z tego? Chciałbym 2 godziny. Mi się 16 podobała. Ale przewodniczący ustalił. Szanowni państwo, czy Jurek jeszcze? Ja mam tylko pytanie do naszego radnego miejskiego, czy osiedle miasto Szczyci i Tour de Pologne. Czy ma ochotę poszar nam naprawić, czy jakoś piastowską drogę? Może by poszar położyć. Właśnie, bo to też że aż są pomysły do nieba. Ścierali dokładnie by na Szanowni państwo, odpowiem na to, ja postaram się odpowiedzieć. Czytaliśmy zapewne sprawy zły, mamy kolejne typy, 4 punktów do tworzenia nakładek, odmienne od tych, które były w pierwszej wersji. Osobiście zobowiązuję się porozmawiać z dyrekcją Zubitu, cóż takiego się stało, że zmieniono w ciągu 2 miesięcy te ulice i dlaczego zniknęła nam poczta, która była. No porozmawiam, ale to z tym nie miało nic do czynienia Rada Miasta, bo była decyzja Zygitu. Czy ktoś z państwa jeszcze, bo chciałbym zamknąć oficjalne obrady i przejść do nieoficjalnych. Rozumiem, dziękuję. Szanowni państwo.